No dobra, witam wszystkich serdecznie. Chciałbym zaprezentować swój kolejny wolny lot. Taki treningowy, gdzie skupiamy się tylko na podziwianiu krajobrazu i maszyny, ewentualnie obiektów typu lotniskowce, statki i tym podobne. Także zapraszam bardzo do oglądania. Mapka, jak domniemuję, to pewnie będzie Pearl Harbor, w związku z tym, że amerykański Kitty Hawk chyba brały udział w tamtejszych wydarzeniach. Także mapka właściwie nawiązuje do wydarzeń. Chowamy po wozie. No i już. Well. Looks like pretty nice.
Jaka ogromna jest ta wyspa, Boże. Naprawdę. Ciekawe, czy to jest w ogóle oryginalnie naprawdę wzięta mapka. I zrobili oryginał. Z oryginału znaczy się tą mapę w grze. Aha, mamy ostrzeżenie, czyli musimy wracać na pole bitwy. Dobra. Niby. Czyżby tam był jeszcze jeden pad? Teraz zobaczymy. Tak jakby taki króciutki pas. No proszę.
na to, żeśmy zatoczyli koło. Ale wyspa jest ogromna, naprawdę. Tutaj następne lądowisko. No proszę. Podczas bitwy w tamtym rejonie można tutaj w razie czego uciekać. Następne lądowisko. No, trochę tego jest. O, tu jakieś chyba wygasły wulkan. No dobra, zejdziemy do niego. To jest po wulkanie. No, Hawaje, wiadomo, same wulkany, nie?
dosyć spory. Stateczki już dosyć tutaj odpłynęły. Ciekawe, czy tamte się przemieściły. Tamte chyba nie, ale te cały czas płyną. Po lewej stronie. Stamtąd płynęły. W tym kierunku. Muszę zobaczyć, jak tu podejść do lądowania. Czy na tych krótkich pasach, czy na głównym. Bo to wcale tutaj nie jest takie łatwe. To są krótkie pasy. Jakbym do tego podszedł pasa? To ja wiem. Może. Wiedziałem.
dobra, jakoś sobie poradziłem. No i to by było na tyle. Bardzo ładna okolica. Całkiem nieźle. Przyjemny lot. No dobra. Może następnym razem zaprezentujemy też pokaz innymi maszynami w innym, na innych mapkach, w innym krajobrazie. Także myślę, że było całkiem fajnie. Dobra, dziękuję bardzo. Do następnego. Na razie.